grałem sobie troszkę i niestety zostałem zraniony przez zombiaka dosyć poważnie. Także musiałem użyć bandażu. I zobaczcie, jakie modyfikatory dostałem. Pain. Musiałbym wziąć sam painkillers. Nie wiem właściwie co to... Aha, stamina. I zwiększa także temperaturę. Czyli żeby się wyleczyć, musiałbym użyć tych painkillersów. I kolejną rzeczą jest, że miałem ranę, zabandażowałem się i dostałem bandaged wound, czyli zabandażowaną ranę. Przez 12 godzin będzie ten modyfikator nade mną wisiał. I zobaczcie co jest w opisie. Your wound is bandaged and healing, czyli że twoja rana jest zabandażowana i w trakcie leczenia. Upewnij się, że zmieniasz bandaż, kiedy staje się brudny, co zapobiegnie jakimś infekcjom. Czyli ja muszę pilnować teraz, czy ta zabandażowana rana nie zostanie zabrudzona. I jeżeli ona zostanie zabrudzona, prawdopodobnie będę musiał zmienić opatrunek. Bardzo ciekawy system tutaj wprowadzili autorzy tego moda i szczerze mówiąc się tego nie spodziewałem. Oczywiście ja już wiedziałem o tym wcześniej, ponieważ grałem, ale wciąż mnie to zaskakuje, że taki pomysł twórcy wpadli. Udało mi się znaleźć wejście do jaskini, jednak jest ono trochę dobrze bronione. Jak widzicie, idzie sobie zombiak. Przed chwilą udało mi się zabić chyba ich z 10 swoją drogą. O, ja cię dziękuję. Pokonywałem ich cały czas idąc do tyłu, tak jak to teraz robiłem z tym zombiakiem, tylko wyobraźcie sobie walkę z 10 naraz. No niestety trochę to trwało, ale udało mi się zdobyć kilka przydatnych przedmiotów. Wow. No i mnie trafił. Zobaczcie ile ich tu jest. Co ja nie jednego zabiję, to zaraz przyjdą kolejne. Oczywiście jak zauważyliście zapewne, mam wyłączone bieganie. Z tego względu, że gdyby one jeszcze biegały, to ja z tym modem nie miałbym najmniejszych szans, żeby z nimi wygrać. Dlatego, zresztą to bieganie jest strasznie irytujące na dłuższą metę. Bardzo nie lubię grać z tym włączonym, nawet na zwykłej grze, także po prostu jest to jedna z tych funkcji, która mnie po prostu irytuje. Ta ich wytrzymałość także jest dosyć irytująca, no ale na tym polega ten mod. Może szybciej go będę z tego zabić. Okej. Chyba mamy spokój na chwilę. Chciałbym wejść do tej jaskini, o ile to w ogóle jest jaskinia. Ale tak to wygląda, bo zobaczcie. Aha, wezmę sobie może wyposażyć się w lepsze pałki oraz w lepszą siekierkę. Sobie przy okazji tu porobiłem. Udało mi się zrobić także dwie opony. Nie wiem w sumie po co na tym etapie gry mi opony, ale mogą się przydać. Okej. Ej, mamy grubasa, który tam we mnie pójdzie, on zniknął. Aha. Położył się cwaniak. Widzieliście go? Przed chwilą stał, a teraz nagle leży. One się chyba w ten sposób kamuflują. Naprawdę nie wiem jak to do końca działa. No ale sami widzieliście. Aha, on po prostu sobie wybuchł. No niestety, szkoda, że one wybuchają, bo z nich mógłby być całkiem niezły łup. No ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Mushroom. A więc nie, pomyliłem się, to jednak nie jest jaskinia, lecz po prostu taka dziura. Ale z tego całkiem sporo potasium wypada. Z tym, że w tej grze to nie jest potasium, a cynk, a nie, zaraz. Mamy cynk powder oraz nitrate potasium, czyli mamy dwa różne rodzaje tych proszków. Tego nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Nie doszedłem jeszcze do tego etapu w tym modzie, żebym wiedział, że są dwa rodzaje tych białych proszków. No cóż, ja sobie je tu powydobywam, one mogą się okazać przydatne. Moja postać awansowała na wyższy poziom, z tym, że za bardzo nie wiem, co mógłbym z tym zrobić w tej chwili. Jaka umiejętność byłaby mi najbardziej przydatna. A nie, patrzcie, tam jednak jest wejście do jaskini. Czyli się nie pomyliłem. Przynajmniej tak to wygląda. Tak, zobaczcie.
mamy wejście do jaskini. Chociaż to nie do końca jest jaskinia. Na razie. Okej. Wow, ona jest zalana wodą. Myślę, że będę musiał się tu wybrać z nieco lepszym wyposażeniem, bo jak na tą chwilę, to zbyt wiele tutaj nie zrobię. Tym bardziej, że ledwo w ogóle widzę, gdzie idę. No i patrzcie, no. Chciałem wyjść, a wpadłem. No nie mówcie, że teraz nie będę w stanie stąd wyjść. O, udało się jakoś wskoczyć. No cóż, tak to jest już z tymi jaskiniami. Niestety mam cały czas ten modyfikator Pain, co na pewno nie ułatwia mi rozgrywki, ale nie chcę na razie używać tabletki z tego względu, że mam straszny problem z piciem, z wodą z do picia, ponieważ wody jest tu pod dostatkiem, ale nie mogę sobie jej przygotować, bo nie mam cooking pot, czyli tego garnuszka, który jest wymagany do przygotowania wody. Chodzę tu, szukam, przeszukuję wszystkie śmieci, jakie się tylko da, ale niestety nie udało mi się go do tej pory znaleźć. Na razie ratuję się tym, że z tych marchewek, zobaczcie, z nich można robić sok, ale wymagane jest aż 6. Przed chwilą sobie taki sok zrobiłem, ponieważ moja postać osiągnęła już poziom 0 kamienia. No ale na długo to nie wystarcza, jak widzicie. Więc będę musiał albo poszukać więcej marchewek, albo poszukać garnuszka, inaczej po prostu moja postać umrze z pragnienia. Ciekawe, do czego to służy. Do painkillersów. Zobaczcie, już nie do antybiotyków, a do painkillersów i do tego jest jakiś mech wymagany. Tego także jeszcze w tym modzie nie udało mi się odkryć. A więc postanowiłem, że się wybiorę tą drogą. Niestety właśnie na tej drodze zaatakowało mnie ze 20 zombiaków. I chyba także głupim pomysłem jest to, że wybieram się tutaj w nocy. Ale no po prostu stwierdziłem, że nie będę tak bezczynnie sterczał w nocy w bazie, tym bardziej, że nie mam co tam robić, a moja postać tak czy inaczej po jakimś czasie umrze albo z głodu, albo z pragnienia, bo nie będę w stanie nic zrobić, żeby temu zapobiec. Dlatego no jedynym słusznym wyjściem było wybrać się w nocną podróż w poszukiwaniu jakichś przydatnych przedmiotów. Oczywiście zbieram cały czas koton, ponieważ on jest potrzebny do robienia bandaży i to aż 10 tej wełny, żeby jeden bandaż zrobić, potrzebuję. Także zawsze przydatne. Do tego, do tych plecaczków jest także potrzebny koton. A w nich mogę składować surowce, więc to także się przyda na pewno. Okej, czy jestem w stanie zrobić soczek? Jestem. Zrobię sobie kolejny soczek i go wypiję od razu, bo żeby mieć po prostu spokój na jakiś okres czasu z pragnieniem mojej postaci. Czy tam był niedźwiedź? Albo mi się zdawało, albo tam w wodzie pływał sobie niedźwiedź. Mam nadzieję, że nie. Bo z niedźwiedziem prawdopodobnie nie mam najmniejszych szans. Mamy czapkę. No i niby spoko, tylko no, po co mi ta czapka jest właściwie? Ciekawe, co mogę zrobić z grzybków. Także painkillersy. I mogę je zjeść. No na razie ich nie będę jadł. To zeskrapuję, bo mi się na pewno do niczego nie przyda. Deski wyrzucę. Z tego od razu zrobię strzały, żeby nie marnować miejsca w ekwipunku. To także mi się nie przyda. Okej, i wypijmy sobie ten soczek. Co ciekawe jest, odzyskujemy z niego także słoiczek, więc to jest bardzo dobre. Okej. Tutaj kończy się droga. Ja miałem zamiar tą drogą sobie przejść gdzieś. Aha, to jest świnia na szczęście, a nie niedźwiedź. Okej. Myślę, czy by nie przepłynąć na drugą stronę. Tylko, że tam nic nie ma. Zobaczcie. Ta droga, ona wychodzi znikąd i prowadzi donikąd. Ale bez sens. Czyli tak naprawdę nie mam żadnego punktu odniesienia, w którą stronę mógłbym się udać, żeby znaleźć jakieś miasto. Ja tą świnkę może zabiję. Z tego tutaj. O! I uda mi się zdobyć trochę mięsa, także będę mógł sobie przyrządzić je w ognisku. Do tego nie jest potrzebny garnuszek. Tak, ciekawą rzecz jeszcze przy okazji znalazłem. Zobaczcie, co można z tego zrobić. Animal goods.
I co to robi? Można tym rzucić w jakieś konkretne miejsce i to będzie powodowało straszny smród, żeby zwabić w to miejsce zombiaki. Czyli jeżeli gdzieś w okolicy widzimy dużą ilość zombiaków, możemy coś takiego wyrzucić gdzieś w jakieś miejsce, żeby te zombiaki się po prostu rzuciły w tamto miejsce. I my będziemy mieli spokój, będziemy mogli sobie koło nich przejść, uciec, czy cokolwiek innego. Bardzo fajne rozwiązanie, natomiast musimy do tego zmarnować żywność, która także jest bardzo potrzebna. I na tym etapie gry tam jest królik. A nie, tu kura. Okej. Myślę, że rozsądne było to, co teraz zrobiłem, żeby ją tutaj... Tylko, że niestety ten zombiak już mnie tutaj wypatrzył. A nawet dwa zombiaki. Okej, myślę, że z łuku będzie bezpieczniej. Tak jak w zwykłej grze, te zombiaki, one się zbyt często nie spawnowały w tego typu terenach, to tutaj, jak widzicie, one nie dają nam chwili spokoju. Niestety moja kura prawdopodobnie do tego czasu zniknie, no jednak nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Wow, i mamy klej, tylko może wyrzucę papier. Okej. Gdzie jest moja kura? Niestety, ona już pewnie, nawet nie wiem, w którym miejscu ją zastrzeliłem. Ona prawdopodobnie przypadła. Szkoda. No cóż, co zrobić? Zobaczcie, jaka ta pałka jest słaba w porównaniu do łuku. I o ile bardziej ryzykowne jest walczenie z tą pałką niż z łukiem, no bo z łuku jednak mamy ten dystans pomiędzy zombiakiem a sobą. Zobaczcie, to jest... Ale to jest niewydajne. Ma zerowy damage chyba. No cóż. Postaram się odnaleźć jakieś ciekawe miejsce gdzieś, gdzie mógłbym pozyskać jakieś surowce. Może jakiś dom, gdzieś tam się wybiorę, może coś uda mi się znaleźć. Zaczęło się już przejaśniać i jestem po drugiej stronie jeziora, zobaczcie. Tutaj jest dalej droga. Spójrzcie na mapę. Czyli ta droga zespawnowała się, wygenerowała się pod wodą. Mamy kolejnego chętnego do przyjęcia kilku strzał, mamy tutaj także dwa gniazda. Także będę w stanie sobie więcej tych strzał porobić. Po drodze zbierałem wszystkie możliwe gniazdka, ponieważ już mi się kończyły strzały. Jak widzicie, tych piór tutaj naprawdę nie jest dużo. Tak w zasadzie to do walki z jednym zombiakiem nie muszę marnować strzał, bo spokojnie jestem w stanie sobie poradzić tą pałką. Jeżeli jest już ona na takim poziomie, jaką mam teraz. Okej, wypadałoby skraftować nową, bo ta jest już popsuta. Na tym poziomie już te przedmioty tak szybko się nie niszczą, zauważyłem, i spokojnie jestem w stanie zabić nią kilku zombiaków, także nie jest źle. Jedynie na początku to widać aż tak przesadnie szybko one się niszczą. Mam nadzieję, że ta droga zaprowadzi mnie do jakiegoś ciekawego miejsca i że będę w stanie zdobyć tam coś interesującego. Jak na razie jeszcze żadnych ciekawszych przedmiotów nie udało mi się zdobyć. Zobaczcie, ile tu jest śmieci. W tych śmieciach także mogą znajdować interesujące przedmioty, dlatego polecam wam je mimo wszystko przeglądać. Zresztą w zwykłej, podstawowej wersji gry także w tych śmieciach można było czasami znaleźć jakieś fajne skarby. Okej, znalazłem kolejne papierosy. Nie wiem, do czego one służą naprawdę. Nie mam pojęcia, po co one w tym grze są. Ale pewnie jakąś tam swoją rolę mają. Okej, pójdę wzdłuż drogi, to jest taki mój plan. Mam nadzieję, że uda mi się tam dotrzeć dzięki temu w jakieś konkretne miejsce. Okej, nie będę już poszukiwał na razie tych gniazd, ponieważ nie mam i tak miejsca w ekwipunku.
Właściwie powinienem wrócić do bazy i zostawić to wszystko, co udało mi się zdobyć. Patrzcie tam. Tam to się w ogóle coś dziwnego stworzyło. Ale się wygenerowała mapa. Wow! Okej. Okay. Ale ona szybka jest. Zobaczcie. Wow, jakiego ona ma speeda. Ciężko aż w nią trafić. Muszę się jej szybko pozbyć, bo będę miał z nim problem. Mamy tutaj także samochód, tylko ja nie mam klucza. A nie wiem, czy niszcząc go się kierą, coś konkretnego może mi wypaść. Słuchajcie, jakby tych zębeków było tu więcej, natomiast ja widzę tylko jednego. Boję się, że zaraz mi jakiś zajdzie od tyłu, no właśnie. I to do tego ten najgorszy. Jak ja ich nie lubię. Nie wiem, czy zauważyliście, ale idąc po drodze dostajemy strasznego boosta do prędkości, ale zombiaki także, więc to działa obustronnie. Nie możemy tego wykorzystać na swoją korzyść. Ale tych zombiaków tu się pojawiło znowu, no. Cholipka. I znowu czeka mnie długotrwała walka. Niestety nie ma innej możliwości, jak tylko działać w ten sposób, czyli atakować, uciekać, atakować i uciekać, bo inaczej po prostu nas dopadną. Niestety moja postać jest już bardzo, ale to bardzo spragniona. Cholera. I złamał mi nogę. Skubany. Aj, będę miał teraz problem, żeby się z tego wylecieć prawdopodobnie. Podejrzewam, mamy wodę. Wrzucę ją zamiast tego. Gdzieś tutaj było do poszukania pielęgniarka. A jeszcze z tym muszę się rozprawić. Wow, tutaj takie nietrafianie bardzo odgrywa się na nas. Takie, musimy jak najcelniej strzelać, bo zobaczcie. Tylko on się tak szybko ruszał, że ja nie jestem w stanie w niego szybciej, lepiej trafić. Tym bardziej, że system celowania w tej grze no, jest tragiczny, przynajmniej według mnie. Może jak mu strzelę w nogę, to się trochę uspokoi. On jest strasznie szybki. Cholipka, no zobaczcie, jak on jest wytrzymały. Przed nim nawet nie ma szans spuć, on jest taki szybki. Udało się, ale no, nie wygląda to najlepiej. Czy jestem w stanie zrobić sprinta? Jestem. Boję się, że to niewiele mi pomoże, ponieważ moja postać jest już tak spragniona, że po prostu mogę umrzeć z pragnienia. Tam gdzieś widziałem marchewki. O, są marchewki. Jedyna moja nadzieja to zrobić sobie szybko sok z marchewek. Okej, okay, nie mam miejsca, żeby to skraftować. No dobra, wrzucę to na chwilę. Okej, okay, w ten sposób to zrobię. I idę szybko zebrać te marchewki, które tu są, licząc na to, że wystarczy mi ich na zrobienie soku. Ile ich mam? Chyba akurat. Ale dlaczego? Przecież ja znalazłem wodę. O ludzie, ale ja jestem głupi. Już udało mi się znaleźć wodę. A co się stało z tym drugim kubeczkiem? Okej. Okay. On gdzieś tu musi być. On by mi się bardzo przydał. Aj, kurczę, straciłem go. Okej, okay, zrobię sobie soczek z marchewki. Szkoda tylko, że straciłem tamten szklany kubeczek. To jest bardzo ważna rzecz dla nas. Myślę, że wrócę do bazy i postaram się nieco podregenerować, nakarmić moją postać
i po prostu jak doprowadzić ją do jakiegoś porządku, bo w tej chwili ja nie jestem w stanie za bardzo nic zrobić przez to, że mam mało zdrowia oraz moja postać jest bardzo obolała, ma rany, co daje ten modyfikator wood. Aha, czyli muszę użyć bandażu. Okej, okay. Całe szczęście, że mam jakiś bandaż. Niestety to nie pomogło z jakiegoś powodu. Aha, bo to musi być ten bandaż lepszy. Oj, niepotrzebnie tylko zmarnowałem ten bandaż. Zrobię jeszcze jednego w takim razie. No niepotrzebnie go zmarnowałem. Ja, jak ja nie lubię tych zębiaków pełzających. One są o wiele gorsze od tych czołgających się. I o wiele gorsze także od tych zwykłych chodzących, bo są znacznie silniejsze. Mamy ten bandaż. Akurat tak się złożyło, zobaczcie. Idealny moment. Wypijemy także ten soczek i jeszcze jakiś plecak udało mi się tu znaleźć. No zaczyna się powoli układać, trochę to mi życia też podreperuje. Czapka. No z tej czapki to szczerze mówiąc nie jestem jakoś specjalnie zadowolony, bo ona jest mi do niczego niepotrzebna. No tak, moja jest znacznie lepsza, ją po prostu... Nie, nie będę jej skrapował, na razie niech jest. Może się okazać przydatna kiedyś. No dobra, ja wrócę sobie do bazy, mam nadzieję, że bez większych komplikacji mi się to uda. I tam postaram się doprowadzić postać do porządku oraz opróżnić ekwipunek po to, żeby w najbliższym czasie wybrać się tą nowo odkrytą drogą. Niestety mam jeszcze grubasa na horyzoncie. Tych grubasów także bardzo nie lubię w tej wersji, przez to, że one plują i wybuchają. Także lutu z nich żadnego nie ma, a trzeba się nieźle namęczyć, żeby takiego zabić. No i właśnie. I muszę sobie skraftować nowy łuk. Dobra, ja postaram się uciec, może on mnie zostawi w spokoju. No i widzimy się już wkrótce. Udało mi się dostać na drogę i zobaczcie. Nie ma zombiaków. I to jest bardzo, ale to bardzo dziwne. Zastanawiam się, czy nie było ich przez to tyle, że ja miałem w plecaku mięso. A ono przecież zwabia ich i się... Naprawdę zastanawiam, czy to nie przez to ich tyle tutaj dookoła wszędzie się spawnowało. Jestem ciekawy, czy z tego samochodu jestem w stanie cokolwiek pozyskać w ten sposób, ale chyba nie. Nie, nie ma większego sensu. Nie ma sensu też brać tych opon na tym etapie gry, ponieważ nie jestem w stanie nic z nich i tak zrobić. Nie można ich nawet zeskrapować, tak jak to w podstawce bywa. Okej, okay, przeszukuję wszystko, co tylko udaje mi się znaleźć i zobaczcie, udało mi się znaleźć stymulanty. Nie wiem jeszcze do czego służą. Stymulant shot. Czyli mogę to wstrzyknąć samemu sobie. No, nie wiem jeszcze jak to działa, tego także nie miałem okazji odkryć w tym modzie. Ale na pewno wszystkiego się z czasem dowiem. Okej. Okay. Pojawił się ten krzykacz, bardzo go nie lubię swoją drogą. Nie wiem, czy on tym krzykiem swoim czasami nie zwabia innych zombiaków w okolicy. Zobaczcie, jakby ciężko trafić. Podejrzewam, że on tym swoim krzykiem także sprowadza zombiaków z okolicy w to miejsce, jeżeli jakieś są w pobliżu. Aha, czyli dostaliśmy nowy poziom. Jak już widzieliście, zapewne mam całkiem sporo punktów, bo mam 21 do... rozdania. Natomiast postanowiłem, że jeszcze przez jakiś czas nie będę ich przydzielał. Bo muszę się zastanowić, co będzie najrozsądniej wykupić. Już na całkiem konkretnym poziomie robię te pałki, dzięki temu, że co chwilę one mi się niszczą i muszę robić nowe, ta umiejętność bardzo szybko rośnie w górę. I to też tak jest, że zobaczcie, z... Robię kolejną pałkę, to około 5 poziomów z każdym przedmiotem zwyż. Następny przedmiot jest o 5 poziomów lepszy. Zupełnie inaczej niż to w podstawce bywa, bo tam chyba
za każdy następny przyrząd skraftowany jeden poziom wyżej ma. Ale nie jestem pewien, czy to tak do końca działa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Niestety te samochody są puste. Co mnie trochę martwi, liczyłem na to, że z nich uda mi się zdobyć coś ciekawego. Najbardziej to bym w tej chwili potrzebował garn. O nie. Nie będę się z nim tu męczył po to, tylko żeby on sobie tutaj gdzieś wybuchł. Udało mi się też znaleźć naboje 9 mm. No i wybuchnij, wybuchnij, tak. No nic na to nie poradzę niestety. Ale przy okazji trochę kamienia darmowego, nie będę musiał go wykopywać. Zobaczcie. Całkiem spore ilości. Uda mi się stąd zdobyć. Okej, mamy 158 kamienia, fajnie. Co można zrobić z tego w tym modzie? Nic. Dobra, ja to zasklepuję w takim razie. Mamy także igłę, mamy gwoździe. Dosyć przydatne przedmioty. Z tych zrobię od razu strzały, żeby mi miejsce nie zajmowało w ekwipunku. Bo nie wiem, co jeszcze uda mi się tutaj przy okazji znaleźć. Idąc po tej drodze z dużą prędkością, bo ona przyspiesza naszą postać, występują takie same lagi, jakbyśmy jechali na minibajku. Nie wiem, czy to zauważyliście. Jeżeli ja biegnę po tej drodze, to tak samo dziwnie ścina. Z pielęgniarek także jakiś słaby lód jest w tym modzie. No, nie udało mi się jeszcze żadnych lekarstw z pielęgniarki zdobyć. Zazwyczaj jest to olej. Nie wiem dlaczego tak jest, ale... No, albo pusto. Właśnie. Może udałoby mi się tutaj znaleźć jakiś budynek. Podejrzewam, że w budynku byłbym w stanie znaleźć ten garnek, na którym mi tak zależy. Z tym, że no, ta okolica jest jakaś bardzo, ale to bardzo opustoszała i tutaj nic nigdzie nie ma. Zbieram wszystkie marchewki, jakie uda mi się zobaczyć w okolicy, z tego względu, no, że z nich można robić ten soczek i ja będę w stanie się napić, tylko że moja postać się przegrzewa. Ja mogę zrobić coś takiego, zobaczcie. Obrać swoją postać lewym przyciskiem myszy. Ja tego nie wypiłem, ale zmoczyłem swoją postać. Zobaczcie, mam modyfikator Wet Head. I co on daje dokładnie? Temperatura zmniejszona o 21%. Czyli w ten sposób możecie się w bardzo dobry sposób schłodzić, nawet jeżeli jest to brudna woda. Tak jak w moim przypadku, no bo nie marnowałbym przecież czystej wody na coś takiego. I już ten modyfikator zniknął, który powodował, że moja postać się bardzo szybko męczyła. Okej. Dlatego dobrze jest mieć zawsze jakąś butelkę brudnej wody przy sobie albo czegokolwiek innego. Można nawet ten sok z marchwi wylać sobie na głowę, no ale szkoda by marnować. Zobaczcie. Kolejny przetrwaniec. Survivalowiec, który przeżył tą apokalipsę. Niestety wciąż nie wiem, czy da się z nimi wchodzić w jakieś interakcje. Ja może zaprowadzę tego zombiaka do niego. On się z nim rozprawi chyba. Aha, tam mamy jeszcze grubasa. Z tym, że ten grubas zachowuje się trochę dziwnie. Zobaczcie, jak on biegnie i w ogóle... Nie, on w ogóle się nie zainteresował moją postacią. No chodź ze mną. No niestety, ona nie jest zainteresowana. Jakieś dziwne bugi ma swoją drogą z nogami. Ona chyba mi nie pomoże z tym zombiakiem. No niestety. Z tego co zauważyłem, to oni strzelają tylko do chodzących zombiaków. Oni tych pełzających się w ogóle nie widzą. O, widzicie? Tego strzelającego to on od razu atakuje. A tego już nie. No, zabij go.
Zabij go. A co tam jest drzewo? Niestety jesteś trochę bezużyteczna, bo nie jesteś w stanie nawet go strafić. Strasznie dziwni są ci NPC. Nie wiem, czemu oni mają służyć właściwie. Go możesz zabić. Okej, on sobie wybuchł. Okej. Całkiem dobrze się złożyło, że w tym miejscu akurat stoję, kiedy te zombieki zaczęły się schodzić. I znowu mam ten długopis, który także nie wiem, do czego służy. A więc mamy skarb. Może się okazać przydatny, z tym, że... No i tak nie miał zamiaru, bym się teraz męczyć z poszukiwaniem go. Niestety muszę wypić tą brudną wodę. Nie mam innego wyjścia. W razie czego mam tutaj witaminy, które pozwolą mi się wyleczyć z biegunki, gdyby moja postać takową złapała. Jednak jak widzicie, mam szczęście i się to nie stało. Okej. Także wybieram się dalej w drogę. A. Zabiję jeszcze tego pająka. Niech on zostawi tego NPC-a w spokoju. Niestety w dokumentacji moda nie ma żadnych informacji na temat tych NPC-ów. Przynajmniej ja ich nie znalazłem. I nie wiem, czy da się z nimi cokolwiek robić, czy oni po prostu tak sobie randomowo się spawnują na mapie i są. Aha, czyli dostaliśmy biegunkę. To ja muszę użyć tej witaminy niestety. Aha, i z jakiegoś powodu ten modyfikator mi nie zniknął. Dlaczego? Przecież użyłem witamin. Użyłem witamin i to nic nie dało. No bardzo niedobrze, szczerze mówiąc. Bardzo, bardzo niedobrze nawet. Okej, wyleję sobie tą wodę na głowę znowu, bo moja postać jest trochę przygrzana. I postaram się znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby wylecieć się z tej biegunki. No będę musiał po prostu poszukać lekarz i liczyć na to, że uda mi się je zdobyć. Nie wiem, dlaczego witaminy nie zadziałały. Zaraz. Dostałem modyfikator witamin. Czyli one dodają tylko wellness, a nie leczą biegunki? Ale tu jest pokazane, że leczą, a ja już nie wiem. Naprawdę ciężko mi powiedzieć dokładnie, jak te, w tym modzie wszystko działa. Przez to, że moja postać jest bardzo przygrzana, nie jestem w stanie już biegać. To bardzo niedobrze. I ta temperatura nie za bardzo chce spadać. Okej, mogę już biegać. To jest jakiś plus. Ja chyba będę musiał wejść do wody po prostu, żeby tą postać schłodzić. Zobaczcie. Niestety nie mam też staminy, bo ta biegunka mi bardzo, ale to bardzo utrudnia życie, bo odejmuje wszystką staminę, jaka zdąży się zregenerować. Okej, moja postać już się trochę wychłodziła. Posiedzę chwilę w tej wodzie, żeby ta temperatura spadła jeszcze niżej. I zobaczcie, chwilę potem jak wyszedłem z wody i zabiłem jednego zombiaka, okazało się, że ma on w sobie witaminy. Z tym, że no one nie bardzo działają chyba na tą biegunkę. Ja zaraz spróbuję jeszcze jedną użyć. Jak się rozprawię z tym zombiakiem. Chciałbym, żeby mi ten modyfikator zniknął, bo on utrudnia mi bardzo rozgrywkę przez to, że ta stamina tak spada. Okej, niestety. Niestety to nie pomaga. Oho, lipka. Okej. Dostałem jakieś dziwne modyfikatory, ale zatamowałem krwawienie. Będę musiał zobaczyć, o co z nimi chodzi. Nawet nie można, jak widzicie, na chwilę w ekwipunku pogrzebać, bo dzieją się takie rzeczy.
Okej, zdobyłem jakiś fajny hełm. Zobaczcie. No i to jest to, czego potrzebuję w obecnej sytuacji. Te deski, one mi nie są potrzebne. Mnie zastanawia, co robi ten modyfikator. Aha. Czy to mi odejmuje staminę? Zmniejsza prędkość ruchu i odejmuje życie. No super. To także mi odejmuje życie i staminę. No nieźle, no to widzę, że chyba jesteśmy skazani na śmierć. Bo raczej wątpię, że uda mi się znaleźć apteczkę. Ej, no cóż, dobra, idę dalej. No trudno. Tak czy inaczej jesteśmy skazani na śmierć, więc jedynym rozwiązaniem jest szukać. Szukać, a może uda się znaleźć. Zobaczcie, idąc dalej tą drogą, natrafiłem na miasto. Nie wiem, czy będę w stanie tutaj się w ogóle gdziekolwiek dostać, bo ilość zębeków prawdopodobnie będzie przewyższała moje możliwości, ale jednak warto spróbować w obecnej sytuacji. Udało mi się znaleźć herbatkę z tego żółtej roślinki, zapomniałem, jak ona się tam nazywa, i wylecić biegunkę. Natomiast wciąż mam problem z tymi ranami, które odejmują mi zdrowie co ileś tam sekund. Jak widzicie, moje zdrowie cały czas spada, pomimo tego, że użyłem wcześniej pilsów, tabletek. Użyłem także bandaży, ale no to niewiele pomogło. I wciąż te modyfikatory powoli zabijają moją postać. Okej, muszę się zastanowić, gdzie by tu iść. Jak widzicie, tu jest dosyć pust. Ha, patrzcie. Co to jest? Takiej struktury nigdy wcześniej nie widziałem, w tym, że podejrzewam, że to jest coś dodane przez moda. Okej, pusto. A więc to są kamienie. Ciekawe, czy w tym ognisku są jakieś przedmioty, nie ma. No cóż, trudno się mówi. Przeszukamy wszystko, co jest w okolicy. No i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć garnek. Jeżeli uda mi się znaleźć garnek, no to już znacznie ułatwi to nam rozrywkę, bo będę mógł sobie gotować wodę. Ale ta struktura naprawdę jest dosyć ciekawa. Części do broni. No w tej chwili to niezbyt przydatne, szczerze mówiąc. Ale no nie pogardzę. Wow. No to nie było miłe. Okej. Myślę, że na razie tutaj widzę jakieś trupy są, to bardzo dziwne, może to miejsce jest jakieś napromieniowane, może zaraz też zostanie jakiś dziwny modyfikator napromieniowania na przykład i moja postać będzie zagrożona śmiercią przez to. No, mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie, ponieważ i tak już jesteśmy w bardzo kiepskim stanie. Okej, postaram się wejść do jakiegoś budynku. Zobaczcie, jest całkowity spokój od zombiaków. To jest bardzo, ale to bardzo dziwne. Wręcz by tu wejść do środka. Tam jest pies. To niedobrze. Postaram się to zrobić w taki sposób, żeby on zrzut. Cholipka. W zrzucie mogłyby być potrzebne przedmioty, żeby mnie uratować. Zobaczmy, jak on daleko spadł. Tam. Myślę, że będę w stanie się po niego wybrać w drodze powrotu. Okej. Z tego wypadają deski, co jest mi absolutnie nieprzydatne, ale okej. Niech już będą. Poszukajmy tu wszystkiego, co może uratować mi życie. A będę sklepował na razie tego typu przedmioty. Wiem, że one mogą być przydatne, ale części elektroniczne z tego wypadają. Myślę, że to też może być przydatne. Okej. Co zrobi się? Aha. Z tego wypada scrap iron, więc warto je niszczyć. Szukamy szafki. Niestety trwa to bardzo, ale to bardzo długo w porównaniu do podstawowej wersji gry. I nie zauważyłem też, żeby była jakaś umiejętność, która by pozwalała
podnieść prędkość poszukiwania tych różnych obiektów. Albo po prostu ją przełączyłem, albo jej nie ma. A co jeżeli ja ją wezmę? Aha, niestety nie. Nie da się tego zeskrapować tak, żeby odzyskać skórę. Szkoda, bo skóra by mi się przydała. Okej, musimy się tam dostać. Wątpię, żebym akurat w tym budynku znalazł coś, co by mi pozwoliło się ulecieć, ale trzeba przeszukiwać wszystko, tym bardziej, że mam tu jakąś biblioteczkę. Okej, to daje mi znacznie lepszą ochronę, a więc tego użyję, a to zeskrapuję. Nie, tego nie będę się teraz zajmował. Mamy książki, ale to są po prostu bóg. Z tego co wiem, to te książki, one, z nich można coś robić. Na przykład fajki trzeba, widzicie? Ja tych książek nie będę wyrzucał w takim razie. One mogą się okazać bardzo, bardzo przydatne. To oczywiście zeskrapuję. Okej, z tego wypada iron. To ja jak najbardziej sobie je poniszczę. Bardzo dziwne, że z tego wypada iron tak swoją drogą, bo przecież one są drewniane w końcu. No ale ja tam nie będę narzekał. Najbardziej dziwi mnie brak zombiaków w okolicy. Tu już powinno być ich pełno w tym momencie. No ale na to także nie będę jakoś specjalnie narzekał. Te cygara, ja nie wiem co one dają. Naprawdę nie wiem i myślę, że chyba nie będę ich nosił, tym bardziej, że już mam ich całkiem sporą ilość. Aha, te witaminy jeszcze mam, całkiem sporą ilość mam ich przy sobie. Myślę, że użyję tego i skraftuję sobie sok po to, żeby mi życie odnowiły. Te tabletki trochę rekompensują tą utratę zdrowia spowodowaną tym modyfikatorem. Okej, szukajmy dalej. Widzę, że to jest jakieś biura, więc tutaj na pewno nie znajdę żadnych lekarstw. Tym bardziej, że ja potrzebuję coś dziwnego do tego, już nie pamiętam nawet co, ale jakąś nić chyba, tego nie chcę. Co ja potrzebuję do tego? Tak, jakiś shooter kit. Nie mam pojęcia nawet co to jest za bardzo, ale na pewno nie będzie łatwo to znaleźć. Okej, tam nie mam po co iść. Łazienka. W łazience często jest apteczka. I może w apteczce uda mi się znaleźć coś takiego. To w sumie nie jest głupi pomysł. Słuchać już jakieś zębiaki w pobliżu, to mnie troszkę martwi. A niestety do oczyszczania wody. Ale to także nam będzie bardzo przydatne. Będę w stanie oczyścić sobie nieco wody. Ciekawi mnie, czy mam możliwość napełnienia ze zlewu. Nie, niestety nie. Okej, nie będę tutaj hałasował teraz za bardzo. To chyba ten pies, który tam był. O, patrzcie. Oczywiście od razu to wypiję. Może broń znajdę? Nie. Cóż to takiego było? Mamy kolejną łazienkę. Jest szansa na to, że w jakiejś aptece uda mi się znaleźć to, czego potrzebuję. Szkoda, że tak długo trwa poszukiwanie tego. No niestety, witaminy. Witaminy oczywiście też są przydatne, bo dodają wellness, ale w tej sytuacji, no to tak trochę, szczerze mówiąc, nie bardzo. To nam się na pewno przyda. Do czego to służy? Aha, do szycia. Okej, to jest do bardzo wielu rzeczy potrzebne z tego co widzę. Nawet do apteczki. Do apteczki jest potrzebny litkar baterii, poważnie. Ale dlaczego właściwie? Po co w apteczce akumulator? No, to trochę bez sensu to jest, szczerze mówiąc.
Naprawdę tego nie rozumiem, po co tam jest akumulator potrzebny. Do tego samochodowy? Chleb. Okej, i mąka. Bardzo przydatne rzeczy, ale... O, wiesz, w mordę. O, lipka. Dobra, ale my się wykrwawiamy. Muszę jak najszybciej użyć... Jest. Infected wound. Co to oznacza? O, ja dziękuję. No i bardzo niedobrze. I jeszcze do tego bioinfekcję. Herbal antybiotyk, to nie mam. Nie mam nic z tego, co jest mi potrzebne. I ja cię dziękuję, przecież... Przecież to już wspomnę. Ja nie wiem, co ja teraz mam zrobić tak naprawdę. Zeskrapuję to, to mi się nie przyda. Och, lipka, wyrzucę też ten tłuszcz. On tylko zwabia te zombiaki niepotrzebnie w okolice. Co ja z tego psa mogę zdobyć? Muszę się czymś wyleczyć, no. Jedynym wyjściem są te od tabletki. Aha, on zniknął sobie. No trudno się mówi. No nie no, kupuję ją tutaj, zostawię po prostu. Ja tu pozostawiam te rzeczy, których ja teraz nie potrzebuję, bo one się kiedyś mogą przydać, prawda? A wtedy będę może żałował, że po prostu takie wyrzuciłem na ziemię, zamiast zostawić je w jakimś miejscu. Tak samo to, teraz tego na pewno nie będę potrzebował, ani tego. Muszę pozostawiać tu rzeczy, te stymulanty, do czego one służą. Nie mam pojęcia, do czego one służą. Czy one mnie uleczą, czy nie. O, cholipka, nie no, przecież ja tego nigdy nie zniszczę, to ja się tam nie dostanę nawet. Aj, aj, aj. Tutaj także mogę tylko pomawić sobie, żeby dostać się w tamto miejsce. O, często w tych teczkach są bardzo przydatne rzeczy, będę musiał to jak najszybciej sprawdzić. Chociaż podejrzewam, że no, niestety nie przeżyjemy tego. Ja myślę, że to będzie koniec, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ponieważ i tak już znacznie się przedłużył, trwa o wiele więcej niż moje poprzednie odcinki wszystkie. I dalsze losy mojego bohatera będziecie mogli obejrzeć już w kolejnych odcinkach. Jestem ciekawy sam, czy uda mi się przeżyć, czy no niestety to już po nas. Bo nasz stan jest obecnie bardzo, ale to bardzo ciężki. Także dzięki za uwagę i zapraszam już wkrótce. Cześć!